Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa. Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby. Pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa. Amen. Święty Sebastianie, módl się za nami. Święta Franciszko, Rzymianko, módl się za nami. Święty Rochu, módl się za nami. Święta Rosalio, módl się za nami. Święty Karolu, Baromeuszu, módl się za nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.